Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Państwo, moim gościem jest pan redaktor Jakub Zgierski, publicysta, redaktor. Między innymi publikuje w mojej rodzinie na portal prawy.pl. Witam serdecznie w studiu. Dzień dobry, szczęść Boże. Panie redaktorze, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o temacie, który jest panu znany, który pan poruszał ten temat na łamach mojej rodziny, o marksizmie. O marksizmie i można powiedzieć, że to jest też źródło tego, co dzieje się dzisiaj, LGBT i tak dalej, tych różnych patologii. Proszę nam odsłonić widzom właśnie ten temat marksizmu, neomarksizmu. Wszystkim kojarzy się marksizm oczywiście z taką ideologią czy z ruchem robotniczym, skupiającym się na robotnikach, czy są to kwestie ekonomiczne, XIX wiek. Tylko brakuje w społeczeństwie wiedzy na temat tego, jak ta ideologia rozwinęła się w XX wieku. Tak? Są tego typu skojarzenia, że powstał Związek Sowiecki, że rewolucja udała się w Rosji, no, ten cały blok wschodni upadł, no i rzekomo marksizm się skończył, już nic nie ma, prawda? I to jest takie bardzo złudne przekonanie. No właśnie, ludzie też łączyli to z dawnym systemem, Związkiem Radzieckim też. Tak, a trzeba powiedzieć po pierwsze, że marksizm narodził się w Niemczech, narodził się na Zachodzie, nie jest produktem rosyjskim, tylko tam był eksportowany, że tak powiem ładnie. I kiedy towarzysze w Rosji budowali swój system, no to marksizm na Zachodzie rozwijał się trochę innymi ścieżkami, tak? Generalnie w XX wieku możemy dokonać takiego podziału na trzy nurty. Mamy socjaldemokrację, która zaczęła odnajdywać się w systemie parlamentarnym, czyli szła w taką reformę kapitalizmu. Mieliśmy nurt ten sowiecki, rewolucyjny, komunistyczny, bardzo radykalny, który udał się tylko w Rosji, w Chinach, w Mongolii i w tych krajach. Generalnie raczej bliżej Azji. I trzeci nurt, który można powiedzieć został wykreowany na zachodnich uniwersytetach wśród intelektualistów, akademików, wykładowców. Taki główny ośrodek to jest Szkoła Frankfurcka. To są mniej więcej lata 30. tak naprawdę XX wieku we Frankfurcie nad Menem. Tam można powiedzieć, że marksiści zaczęli się zastanawiać, co zrobić w sytuacji, jeżeli z jednej strony z ich perspektywy oczywiście w różnych krajach wygrał faszyzm, czyli robotnicy dali się omamić faszyzmowi. Oczywiście faszyzm rozumiany propagandowo, tak? Oni mieli na myśli narodowy socjalizm, mieli na myśli frankistów, nawet Piłsudskiego mieli na myśli, mówiąc o faszystach. To oczywiście manipulacja, ale chodzi o takie różne nurty oferujące coś robotnikom innego niż rewolucja międzynarodowa. Czyli chcieli, żeby w sposób gładki taki zostało przyjęte przez tych, którzy nie przyjmują tego marksizmu, który ustanowił Marx i Engels. Tak, chodzi o to, że po prostu ta rewolucja międzynarodowych robotników się no nie udała, a Związek Sowiecki umownie przeszedł w fazę stalinowską, czyli pojawił się gułag, masowe mordy dziesiątków milionów ludzi. Rzekomo to nie było uwzględnione w planach, jest wypadkiem przy pracy, chociaż moim zdaniem jest to pewna logiczna konsekwencja tych rewolucyjnych założeń programu. Ale jakby tego nie oceniając, ci neomarksiści znaleźli się tak pomiędzy, zauważyli, że ta zwykła socjaldemokracja niemiecka chociażby jest też nieudolna, bo ona nie powstrzymała hitlerowców, na przykład w I wojnie światowej wspierała cesarstwo niemieckie, więc nie odpowiadała tym potrzebom. No i neomarksiści zaczęli się tak zastanawiać, co by tu innego zrobić. I oni między innymi wykorzystali psychoanalizę, która się w tym czasie rodziła. I można powiedzieć, że marksizm wyrazili w języku Freuda, tak? Czyli zaczęli bardziej mówić o tych kwestiach kulturowych, czyli spojrzeli innymi słowy, że jak ten robotnik wychodzi z tej fabryki, no to on jednak jest tym człowiekiem, który w innych sferach żyje, tak? Więc zaczęto przyglądać się rodzinie chociażby. Co w tej rodzinie robotnika? I chcieli zniszczyć rodzinę, tak? Żeby podporządkować sobie ludzi, tak? I chodzi o to, że zaczęto patrzeć, że okej, że ten robotnik wraca do domu, no i ten podstawowy konflikt posiadacza kapitału z robotnikiem
troszeczkę jakby zmodyfikowano i zaczęto mówić o tym, że tym posiadaczem jest ten mężczyzna, a ta kobieta to jest ta wyzyskiwana, prawda? Taki to samo, tylko inne elementy w tej układance. Czyli można rozumieć, że w ten sposób też rodził się feminizm. Tak, nie? Feminizm ma takie źródło marksistowskie. O ile w marksizmie klasycznym mamy kapitalizm jako system, który jest jakby od podstaw taki niesprawiedliwy, to tutaj feministki cały czas krzyczą o patriarchacie, który jest niesprawiedliwy i jest ta systemowa nierówność, systemowa represja wobec kobiet i systemowo mężczyźni się lepiej w tym odnajdują. Nawet ta konwencja stambulska, o której teraz współcześnie mówimy dużo, też ma tego typu zapisy, że przemoc wobec kobiet wynika z systemowego, jakby tam systemowych nierówności. Tak? A w zasadzie konwencja jest związana z przemocą, bo Tylko wobec kobiet. Głównie, tak, bo to jest promocja ideologii LGBT, promocja gender. Płeć kulturowa i tak dalej. Tak. I tak jak mówię dalej, zaczęto w tym psychoanalitycznym języku to oceniać i stwierdzono między innymi, że to tradycyjne społeczeństwo to chrześcijańskie wychowanie tradycyjne, czyli zaczęli wyjaśniać w sposób taki psychoanalityczny, wręcz w kategoriach psychiatrycznych, jak narodził się faszyzm jako ruch społeczny masowy. I to też często nazywają homofobią tych, tak, którzy bronią wartości rodziny tradycyjnej. Tak, i oni jakby stworzyli taki ciąg logiczny, który oczywiście nie jest logiczny, ale jakby tak to skonstruowali, że tradycyjne wychowanie takie konserwatywne tworzy w ludziach te najgorsze postawy jak rasizm, ksenofobia, nietolerancja, homofobia, szowinizm i wszystko. I jest takim podglebiem dla faszyzmu, czyli tego ruchu masowego, jak właśnie idą ci zamaskowani i chcą tych gejów, tych imigrantów, Żydów wszystkich bić, prawda? Jest to tego typu zależność i pewną odtrutką na to jest rewolucja seksualna, ponieważ tradycyjne wychowanie jest takie siermiężne, jest takie ograniczające tych ludzi, ta młodzież jest taka znerwicowana, te freudowskie nerwice się rozwijają i tam ci psychoanalitycy marksistowscy stworzyli taką teorię, że należy pozbyć się tych nerwic, tego stresu w życiu. Tak? Ta kultura jest zbyt taka represyjna. W związku z tym rewolucja seksualna, poluźnienie tych wszystkich konwencji i tej rodziny patriarchalnej sprawi, że to społeczeństwo odżyje i będzie już szczęśliwe, równe i wspaniałe. I w związku z tym promowanie tej rewolucji seksualnej miało na celu jakby rozbicie rodziny i tych naturalnych stosunków społecznych, co miałoby ułatwić zaprowadzenie komunizmu, tak? Bo oczywiście kapitalizm rozumiany jako system tej wydajnej pracy w fabrykach chociażby wymaga pracowników, którzy są zmotywowani, wykształceni, mają te swoje rodziny, mają gdzie wrócić, takie prowadzą zrównoważone życie. Jeżeli się te rodziny rozbije i się ludzi, powiedzmy, mówiąc brutalnie, sprowadzi do poziomu takich zwierząt targanych popędami, no to jakby to powiedzieć, taka życiowa energia, życiowe zainteresowania zostaną przekierowane chociażby z pracy czy z budowania społeczności, tylko na tą sferę seksualną, bo to jest łatwiejsze, szybsze, przyjemniejsze, tak? No, ciężej jest pracować, rozwijać się, coś robić konstruktywnego. Niż korzystać z przyjemności życia. Tak. Jak się tak wszystkich ludzi popchnie w korzystanie z życia, no to wtedy ten system kapitalistyczny bez rewolucji, bez tam mordowania ludzi, przynajmniej na początku, upadnie, tak? No bo ludzie po prostu będą szli w tych paradach równości milionami, a nie będą podtrzymywali systemu. I ten system upadnie, tak? Ci ludzie, powiedzmy, targani emocjami i łatwi w kontroli, bo seks jest narzędziem kontroli społecznej, ci ludzie będą, jakby to powiedzieć, skłonni do tego, żeby głosować na partie, chociażby takie komunistyczne czy socjalistyczne, które oferują im dochód podstawowy, jakieś granty od Sorosza, dotacje z Unii Europejskiej, czyli że pieniądze się należą, ale nic konstruktywnego, żadnego wkładu takiego konstruktywnego dla społeczeństwa oni nie dają. No bo nie są w stanie, tak? Oni mają myślenie rewolucyjne, czyli oni to społeczeństwo niszczą, a nie to społeczeństwo budują. Jeszcze wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy, o konwencji stambulskiej. Widzimy, Unia Europejska to popiera i na podstawie konwencji stambulskiej
kraj, który ratyfikował ją, ma obowiązek wdrażać LGBT, gender i tak dalej. I często bywa tak, że regiony, które są za promowaniem karty rodziny, to nie dostaną pieniędzy. Tak, faszystowskie i tak dalej. Tak. To oczywiście też manipulacja, bo to nie chodzi o to, że się jest przeciwko ludziom, tylko jest przeciwko ideologii, która co istotne, wykorzystuje tych ludzi, tak? Bo ruch LGBT jest tak samo, że tak powiem, homoseksualny, jak partia komunistyczna jest robotnicza, prawda? Czy była robotnicza, czyli raczej wykorzystywała w roli takiego narzędzia czy mięsa armatniego, które się popycha na konflikt, tak? Bo marksizm się opiera na konfliktach społecznych, które są realne, tylko w interesie marksistów nie jest rozwiązanie tych konfliktów, tylko ich cały czas podgrzewanie, tak? Bo inaczej nie mieliby swojej pracy, nie byliby potrzebni, gdyby jakiś konflikt został zażegnany. Trzeba być tym trybunem ludowym, więc feminizm chociażby ma falę drugą, trzecią, czwartą i będzie piąta i będzie szósta, no bo jak się zakończy ten interes, no to co ze sobą zrobić, prawda? A nic się sensownego nie umie robić, prócz robienia rewolucyjnych burt na ulicach. Ten schemat chociażby z LGBT czy feminizmem można rozszerzyć na inne sfery. No, to co patrzymy w USA, tak? Też ta społeczność afroamerykańska, murzyńska, mówiąc wprost, no, też jest tak wykorzystywana, że to są tacy ludzie często w wielopokoleniowej biedzie, w wielopokoleniowym jakimś takim braku wykształcenia chociażby, i oni poprzez jakieś impulsy, jakieś takie medialne wydarzenia są, można powiedzieć, wyprowadzani na ulicę i tam kradną, robią burdy i tak dalej. Jest to takim właśnie wściekłym proletariatem, który jest tutaj wykorzystywany do robienia anarchii. No i są promowani przez partie polityczne między innymi, bo tam jest podział na republikanów i demokratów przez demokratów. Tak. No bo oni za tym stoją, za tą całą ideologią neomarksistowską. Tak, tam jest to promowane. Ten ruch Black Lives Matter, warto zauważyć, że jedna ze współzałożycielek przyznała się w wywiadzie w amerykańskiej telewizji, że mają konkretny program ideologiczny i są wyszkolonymi marksistami i jakby mają tutaj te swoje konkretne cele, tak? I oczywiście jest to takie, można powiedzieć, zarządzanie tą czarną społecznością, nie w jej interesie, tylko po to, żeby, można sterować, spacyfikować resztę społeczeństwa, tak? No bo nikt raczej rozsądny nie powie, że robienie tych burt na ulicach i okradanie sklepów to ma zwiększyć sympatię do czarnoskórych, no wręcz przeciwnie, prawda? Proszę powiedzieć, czy u nas, czy ta cała ideologia osiągnie swój sukces, czy nie? Czy zwycięży rozsądek u ludzi? No właśnie. Znaczy ja bym tutaj upatrywał, można powiedzieć, powodzenia tego, znaczy naszej sprawy, tak? W tym, żeby nie pozwolić na przejęcie struktur, tych instytucji głównych, no bo chociażby rewolucja lat 60. zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ na ulicach nie udało się, powiedzmy, tej rewolty przeprowadzić, tej studenckiej. I w latach 70. Zaczęto wdrażać tak zwany długi marsz przez instytucje, czyli aktywiści, tak? Zorganizowani aktywiści wchodzili do różnych instytucji i przez kilkadziesiąt lat opanowywali różne struktury. Tak to widzimy po przykładzie Unii Europejskiej, ONZ-u, WHO, ale nawet mediów, szkolnictwa, uniwersytetów zwłaszcza, tak? Tam opanowali te wszystkie instytucje. I teraz mają, jakby to powiedzieć, szerzą tą degrengoladę, te bakterie Karola Marksa od środka organizmu, tak? Nie atakują organizmu z zewnątrz, tylko zarażają go od środka i czekają, aż się po prostu rozpadnie. Czy nie uważa Pan, że u nas za wcześnie oni rozpoczęli z tą rewolucją? Bo gdyby przygotowali trochę ludzi, to wtedy było łatwiej. Wydaje mi się, że oni za szybko zaatakowali i czy czasami nie będzie refleksja ludzi, czy nie ma tej refleksji, że to idzie w kierunku rozbicia rodziny? Znaczy powiedziałbym w ten sposób, że paradoksalnie ta komuna siermiężna nas trochę uratowała przed tym, bo na Zachodzie już są kilkadziesiąt lat do przodu, ten neomarksizm jakby dłużej zapuszczał korzenie, natomiast u nas dopiero po tej transformacji zaczęto z tymi nowinkami przychodzić i społeczeństwo nie jest tak przetworzone jeszcze, stąd takie duże sprzeciwy, głosy właśnie sprzeciwiające się temu wszystkiemu. I to, co powiedzmy my mówimy, czy w różnych telewizjach się mówi, to już na Zachodzie byłoby uznane za jakąś taką straszną mowę nienawiści, faszyzm i skończyłoby się to jakąś stygmatyzacją tych ludzi, którzy tak mówią, a w Polsce jeszcze to przechodzi, prawda? I mam nadzieję, że
dokona się pewna kontrofensywa, żeby te instytucje, które kształtują społeczne wyobrażenia, społeczną wiedzę, zostaną odebrane tym ideologom, tak? No zwłaszcza chodzi o szkolnictwo i uniwersytety, bo tam się kształtuje umysł młodych ludzi, prawda? No powiem tak, właśnie niedawno zwolniono kuratora łódzkiego przez to, że w Radio Maryja czy w Telewizji Trwam powiedzmy powiedział negatywnie o LGBT, no i na wniosek wojewody tamtejszego, to jest żenada, do ministra edukacji minister odwołał go, tłumacząc, że w ogóle, że to wcześniej zamierzał, a nic takiego nie było. Praktycznie będzie u nas chyba na nagraniu tutaj kurator, którego odwołano, ale zobaczmy. I minister ugiął się wobec tych środowisk lewackich, które działają między innymi w Łodzi, bo tam samorząd jest w rękach, wiemy, że koalicji obywatelskiej, że tak powiem. Tak, i to właśnie taki przykład, że są przyjmowane konkretne i państwowe, i samorządowe, i też jakieś niezależne, prywatne instytucje, które po prostu próbują rugować osoby o nieprawomyślnych poglądach z tych stanowisk rozmaitych i w ten sposób po prostu zyskiwać większy wpływ na społeczeństwo. Tak jak się przejmie te wszystkie struktury, to będzie miało się w zasadzie absolutną władzę nad ludźmi i ten terror politycznej poprawności, a jest to, krótko mówiąc, taki terror ideologiczny, będzie można uskuteczniać na szeroką skalę. I to jest bardzo niebezpieczne, bo wszystkie te głosy sprzeciwu, wszystkie głosy, że ktoś się nie zgadza, nawet lekko się nie zgadza, są bardzo piętnowane. No, chociażby zobaczmy w ten sposób, że są ludzie, którzy powiedzmy mówią o tej tolerancji, wspierają te ruchy LGBT, ale powiedzmy, że powiedzą, ale adopcja to nie. To też już jest zły, też już się odpada z tego, powiedzmy. Czyli są, żeby bezwzględnie popierać. Musi być wszystko albo nic, albo jest się z nami, albo się odpada. Nie można troszeczkę popierać, a troszeczkę nie. Tylko ma być tutaj pełna rewolucja uskuteczniona i jeżeli się nie popiera tego ruchu w całości, jeśli się nie przyklaskuje, to jest się już tym faszystą, homofobem i tak dalej. Oczywiście to są takie wszystko stygmaty, powiedzmy, pozbawione takiej realnej bazy pojęciowej, tak? No bo homofobia wskazywałaby na to, że to są ludzie, którzy się irracjonalnie czegoś boją, a raczej większość osób nie boi się homoseksualizmu, tylko racjonalnie uznaje, że ich postulaty mają destrukcyjny wpływ na społeczeństwo, tak? A usilnie się mówi, że jest homofobia, że to jest jakiś taki, że to jakaś fobia, trauma, która jest zupełnie bez sensu, tak? Że pojawia się u kogoś z powodów emocjonalnych i nie ma uzasadnienia. A uzasadnienie jest, oczywiście, że jest uzasadnienie. Proszę jeszcze powiedzieć tak pod koniec, co pan myśli, czy tak krótko, czy przebije się ta ideologia ich? I drugie, co przeciętny obywatel powinien robić, na przykład jeżeli czy w szkole dziecko jest indoktrynowane przez tę ideologię i tak dalej? Myślę, że należałoby uświadamiać ludzi, znajomych, w kontekście tego, z czym to się naprawdę wiąże, bo wydaje mi się, że większość ludzi naprawdę nie postrzega tych zjawisk w kategoriach, że to jest jakaś część ideologii, tylko mówiąc o tych LGBT, to większość ludzi naprawdę uważa, że tutaj chodzi, tak mówiąc potocznie, że tu chodzi o mojego kolegę, tu chodzi o moją znajomą i tak dalej, a nie, że to jest jakieś... O tolerancję. Tak, że tu chodzi o te konkretne osoby, że się myśli w kategoriach jednostek, że tu chodzi o to, o sąsiadkę, żeby miała lepiej, że o kolegę, czy o kogoś tam, a nie myśli się w tych kategoriach takich większych, tak? Czyli że to jest strategia. Tak, cała... to jest strategia, że ktoś to finansuje, że ktoś ma jakieś cele, tylko właśnie ludzie myślą, że nie, no, że trzeba to popierać, no bo tu chodzi o te konkretne osoby, tak? A to jest trochę inna sfera, to się nie wyklucza, tylko to ma kilka pięter, prawda? Czyli rozumiem, że mamy ludzi uświadamiać o tym, jak niebezpieczna jest to ideologia, tak? Przeciwstawiać się temu. No i wspierać te dobre wartości. Tak, między innymi no, felietony są w magazynie, które tak, oczywiście polecam, rodzina, więc warto nabywać. W urzędach pocztowych można nabywać. Moim Państwa gościem był Pan Jakub Skierski. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże.